Hej, z tej strony Malwina. Przygotowałam dla Was dzisiaj tutorial albumowy na wodospad dynamiczny, czyli taki, w którym po pociągnięciu za jego koniec pozostałe karty otwierają się same. Myślę, że większość z Was widziała już gdzieś taki mechanizm. Jeśli nie lub jeśli wydawał Wam się do tej pory jakąś czarną magią, zapewniam Was, że jest naprawdę prosty w wykonaniu, co pokażę Wam już za chwilę. Z papierów przygotowałam sobie kartkę A4, stronę do mojego albumu i bloczek z P13. To ten mały bloczek z kartami 10x15 cm, stamping pad, czyli w teorii papier do stempli. W zasadzie jest to standardowy, gruby, biały papier o gramaturze 240 gram, ale wybrałam go, bo stwierdziłam, że z niego najłatwiej mi będzie zrobić sobie maty na moje zdjęcia, bo będę potrzebowała zbliżonego rozmiaru. Docelowo będę robić wodospad na zdjęcia 9x13 i chciałabym, żeby w moim wodospadzie zmieściły się 4 zdjęcia, przy czym na klapie na wierzchu chcę umieścić jakąś grafikę z kolekcji papierów, więc szykuję sobie 5 mat na zdjęcia. Kiedy pracuję nad jakimś albumem, głównie operuję na calach, więc sprawdziłam sobie wymiary mat na zdjęcia, które muszę sobie przygotować tak, żeby zmieściło się zdjęcie 9x13 i wymiary, których potrzebuję, to 3¾ cala na 5¼ cala. I swoje maty z tego bloczku z P13 szykuję sobie właśnie, przycinam do tego rozmiaru. Jak widać, będzie mi to pasować na szerokość na mojej stronie, tak na styk, zajmie mi to całą szerokość praktycznie strony z jakimś tam minimalnym, estetycznym marginesem po bokach. A jeśli zastanawiacie się, z jakiej kolekcji papierów tutaj korzystam, to jest to kolekcja Lavender Farm Minty Papers tegoroczna. Mam przygotowane moje 5 mat. Przypominam, 4 maty, na których znajdą się zdjęcia i jedna klapa na wierzchu, na której umieszczę grafikę i mogę przechodzić do wycinania papieru pod nasz mechanizm. Chcę, żeby ten pas papieru, na którym będzie opierać się cała ta konstrukcja, był minimalnie węższy niż szerokość mat, na których umieszczę zdjęcia, po to, żeby on właśnie miał wystarczająco dużo miejsca, żeby się swobodnie ślizgać pod spodem i żeby nic mi tam nie przeszkadzało, nie zahaczało. Wolę zrobić to o milimetr, dwa mniej, ale zostawić sobie ten margines, powiedzmy, błędu, żeby to na pewno wszystko miało tam miejsce, niż zostawić za dużo i mieć później problemy z przeciąganiem tych mat, tego paska, bo to też mi się już zdarzało, że po prostu zrobiło się to wszystko za grube, zajmowało za dużo miejsca. Paseczek, który właśnie przed chwilą pokazywałam, na którym będziemy przyklejać ten mechanizm do strony, po prostu nie było tam wystarczająco dużo przestrzeni, żeby to chodziło płynnie, swobodnie i trzeba było się z tym troszeczkę siłować. Chcę tego uniknąć, więc ten pasek, ten główny, na którym właśnie będziemy przyklejać maty, przycinam, jeszcze raz, przycinam nieco wężej niż wynosi szerokość mojego zdjęcia. Jak widzicie, przygotowałam sobie teraz bigownicę. Wystarczy mi ta malutka z Wiara. Nie będziemy dużo bigować, raptem kilka linii. Przyszykowałam sobie też stronę z albumu i teraz mierzę, na jakiej wysokości będzie znajdować się wodospad. Chcę zostawić sobie spory odstęp od dołu, bo u dołu wodospadu chcę umieścić sznureczek, za który będzie można pociągnąć wodospad. I od góry również zostawiam jakiś mały, estetyczny odstęp. Przymierzam sobie teraz wszystkie maty, tak na oko mniej więcej co pół cala je przykładam, żeby sprawdzić, czy na pewno mi się zmieszczą na stronie. I teraz mogę sobie ołówkiem zaznaczyć, w którym miejscu będę potrzebowała, tak pi razy drzwi i okno, pierwsze bigowanie, które wykonamy. I to będzie ta sama góra jakby naszego wodospadu. To będzie taki maksymalny, powiedzmy, punkt bigowania. I teraz będziemy kolejne bigowania wykonywać w górę jakby, w tamtą stronę. Każde kolejne bigowanie to będzie takie ramię, taki pasek, do którego przykleimy matę i który później będzie nam się zawijał do środka. A to zaraz zobaczycie. Przykładam sobie nasz papier do bigownicy.
tak żebym mogła z łatwością odmierzyć co pół cala i zgodnie ze strzałką, którą zaznaczyłam, czyli w górę tego naszego pierwszego bigowania odmierzonego, ponieważ mamy 5 kart, wykonuję 5 bigowań. Co pół cala w 5 miejscach robię bigowanie. Żeby nasz mechanizm działał płynnie, a nie tak tempo pracował, ciężko otwierał te karty, mocno, porządnie kością dociskam te zagięcia i wyrabiam je na obie strony. Tak, żeby to naprawdę ładnie nam chodziło, gładziutko każde bigowanie wyrabiam, dociskam kością i wyginam w obie strony. Bigowania mam już dociśnięte i wyrobione i sprawdzę teraz, czy wszystko na pewno pasuje, czy zgadza się liczba bigowań. Maty będziemy przyklejać od dołu, czyli zaczynam poniżej ostatniej linii bigowania i każdą kolejną matę będę przyklejać o jeden schodek, o jedno bigowanie wyżej. Gotowe maty są już przyklejone i teraz jeżeli złapię sobie za ten ostatni ogonek pod ostatnią matą i pociągnę tą długą dolną część na dole, to możecie zauważyć, że nasz mechanizm już prawie działa. Jedyne, czego nam teraz brakuje, to paseczka, który przykleimy do właśnie tego ogonka wystającego u dołu. Normalnie zrobiłabym to na samym początku, ale chcę to zrobić na końcu, żeby Wam pokazać, w jakim miejscu maksymalnie możemy go przykleić, jaką on może mieć maksymalnie wysokość, bo jak zauważycie tutaj, w momencie, kiedy my ciągniemy za ten długi ogonek, te bigowania i te przyklejone karty, które my mamy u góry, one zawijają się pod spodem. I teraz to, czego my na pewno nie chcemy, to za wysoki ten paseczek, który będzie nam zahaczał tutaj o wierzch tej maty. Już nieraz to przerabiałam, robiłam sobie za gruby ten pasek i później ta mata mi przeszkadzała, troszeczkę tempo chodził ten mechanizm, papier się zahaczał i to zdecydowanie nie było fajne. Dlatego to, co mogę Wam polecić, to albo żeby zrobić sobie ten pasek szerszy niż cały ten mechanizm, żeby to gładko chodziło, albo paseczek szeroki maksymalnie na wysokość, taką jak Wam tutaj pokażę za momencik, linijką odmierzę, o właśnie, od końca tego ogonka do pierwszego bigowania w miejscu, gdzie jest ta klapa, gdzie jest ta pierwsza mata. W moim przypadku ta różnica wynosiła około, no tam jeżeli dobrze pamiętam, 3 cm, 2 mm, coś około 3 cm, więc dla pewności przycinam sobie pasek na szerokość 1 cala, czyli około 2,5 cm, daje mi to taki bezpieczny zapas, a 2,5 cm to tak naprawdę jest dosyć solidny paseczek, który utrzyma nam wszystko już w miejscu. I teraz ten pasek przykleję właśnie, jak wspominałam, na tym ogonku wystającym spod ostatniej maty. Nakładam klej u samego dołu i tam za chwilę przykleję ten pasek.
Nie biguję go jeszcze, bo to będzie taka opaska, którą przykleimy do strony. Nie biguję tego jeszcze, chcę to zrobić już na gotowym mechanizmie, przyłożę sobie do biegownicy i wtedy tą szerokość sobie oszacuję jeszcze z uwzględnieniem właśnie szerokości tych mat, czy tam na pewno nic się jakoś krzywo nie posklejało. Już tak bardziej powiedzmy na żywym organizmie to będzie zbigowane zamiast wymierzone. Ale oczywiście jakbym to robiła od samego początku, tak jak powinnam, no tutaj zależało mi na tym, żeby Wam pokazać właśnie tą różnicę, tą maksymalną wysokość, taką bezpieczną, którą można zrobić. No to zbigowałabym to najpierw i wycięłabym sobie ten paseczek, no ale no w tym przypadku akurat przyklejam sobie tą opaskę na samym końcu i tak jak widzicie tutaj biguję delikatnie dalej na szerokość niż normalnie bym to zrobiła, żeby objąć tylko jedną kartkę. Tak dla bezpieczeństwa, w razie jakbym chciała jeszcze dokleić jakiś kolorowy papier pod spodem czy coś w tym stylu. No gdybyśmy zrobili ten pasek szerszy i on by miał właśnie objąć jeszcze te zawijające się do środka maty, no to on wtedy na pewno musi być szerszy, żeby to wszystko gładziutko tam weszło. Jeżeli nie, jeżeli robicie tak jak ja tutaj, że wchodzi jedynie ta jedna warstwa papieru, ten pasek, to możecie śmiało zrobić to bigowanie bliżej krawędzi. Bigowania mamy już wszystkie wykonane. Nasza opaseczka, na której wszystko będzie się trzymało, jest praktycznie gotowa. Na te elementy tutaj z wierzchu nałożymy sobie klej. I to tylko na nich będzie się ta całość trzymać. Oznaczam sobie te miejsca, na które właśnie nałożymy sobie klej. I nasz mechanizm jest praktycznie gotowy. Pamiętamy jeszcze, to jest bardzo ważna rzecz, żeby zamknąć naszą klapę, zanim przykleimy całość. Musi być wszystko już złożone, gotowe. Czyli po zakończeniu bigowania zamykamy całą klapkę, zawijamy nasze ramionka, nakładamy klej i możemy przyklejać całość do strony. Te maziaje ignorujcie, bo machnęłam się w trakcie nagrywania filmu. One są zupełnie niepotrzebne. Nie znalazłam gumki do mazania, więc no tak nieistotne. I nasz piękny wodospad dynamiczny jest już gotowy. Możemy dokleić stronę do albumu, ozdobić sobie klapki, ozdobić sobie strony. Wszystko teraz możemy już z tym zrobić. Cały mechanizm działa. Nie musimy już tutaj nic robić. Film może wydaje się troszeczkę długi, na pierwszy rzut oka to wszystko jest skomplikowane, ale zrobicie jeden, drugi taki wodospad i uwierzcie mi, że naprawdę okaże się to wszystko łatwe i oczywiste. I teraz jeszcze jedna uwaga, tutaj właśnie pokazuje, że jeżeli chcecie sobie podkleić papierem skrapowym tą część, ten pas, na którym to wszystko wyjeżdża, to polecam zacząć od miejsca pierwszego bigowania. Przykleić sobie większy ten papier, nie oszczędzać na tym kawałku papieru, nie przyklejać tylko fragmentu sięgającego do tego wąziutkiego paseczka, na którym się wszystko opiera, dlatego że jeżeli obetniecie ten papier skrapowy gdzieś w tym właśnie miejscu, pod tą rameczką, to będzie Wam ciężko później chować z powrotem ten język tego wodospadu i to się będzie zatrzymywać na tej opasce i będzie trzeba sobie tam ręcznie pomagać, bo będzie właśnie o taki efekt, że to się będzie zacinać. Natomiast jeżeli przytniecie dłuższy ten kawałek papieru skrapowego i nakleicie to na całej długości tego języka, albo przynajmniej do momentu, który ta opaska zasłania, powiedzmy gdzieś do połowy tej wysokości, to wszystko już będzie w porządku i będzie gładziutko chodzić. I to już wszystko, tutaj widzicie ozdobioną już stronę na kolekcji Lavender Farm Minty Papers. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!